Cześć moja słonka kochana, witam Was w wieczorze z wróżką. Wygospodarowałam trochę czasu i będziemy odpowiadać na Wasze pytania. W międzyczasie opowiem trochę o oczyszczaniu szałwią, bo padło takie pytanie. Natomiast jeszcze przygotowałam to, co możemy zastosować przy użyciu wahadła w momencie, kiedy oczyszczamy jak gdyby aurę danego człowieka, także będziecie mogli sobie zapisać, jeżeli ktoś używa wahadła, będzie mógł tego użyć. Ale najpierw przystępujemy do pracy, czyli do odpowiedzi na Wasze pytania. Już je znajdę i patrzymy. No, chodź. Dobra. Dobrze. I tak. Pani Jola prosi o odcięcie myślokształtów. Czyli od razu użyjemy tego, co mam tutaj zapisane w mojej księdze. Potem Wam to ładnie podyktuję. Dobrze. Pamiętamy o tym, że pracując z wahadłem, nie krzyżujemy rąk i nóg. Pani Jola. Usuwam z aury Jolanty wszystkie podpięte do ciała, ciała energetycznego i ciał subtelnych. Pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne i przyrzeczenia, zazdrość, myślokształty cudze i własne i ładuję ciała subtelne, ciało fizyczne, ciała energetyczne białym, jasnym światłem. Z podziękowaniami dla wszechświata. I teraz pani Marta prosi o sprawdzenie i wzmocnienie czakr rodziców Oli i Zenony. Dobrze, najpierw zobaczymy panią Olę. Pani Ola. Są czakry zabrudzone, ale przede wszystkim na sercu dziesiątka mieczy, czyli tak naprawdę bardzo negatywna energetyka, więc tutaj postaramy się wyrównać te czakry pani Oli. Przyzywam światło w kolorze czerwieni, by wzmocnić, oczyścić czakrę korzeni. Niech przybędzie teraz pomarańczu odcień, by sakralną czakrę oczyścić i wzmocnić. Przyzywam światło koloru żółtego, by wzmocnić i oczyścić czakrę splotu słonecznego. Niech przybędzie zielona pełnej mocy tęcza, by wzmocnić i oczyścić czakrę Twego serca. Tej, co łączy niebo z ziemią, światło koloru niebieskiego. Fioletowego światła starożytne moce wzmocnią i oczyszczą Twoje światłe oczy. Ta, co wszystkie łączy i spaja w jedności, niech świeci w Twojej koronie ku nieskończoności. Z podziękowaniami dla wszechświata. I teraz zobaczymy czakry taty. Tutaj trzy ostatnie czakry. Piąta, szósta, siódma są w dosyć negatywnych kartach, czyli mamy ubytek energii, natomiast pierwsze cztery w porządku, ale już przelecimy od góry do dołu, tak żeby wyrównać tą energię w całości organizmu. Przyzywam światło w kolorze czerwieni, by wzmocnić, oczyścić czakrę korzeni. Niech przybędzie teraz pomarańczu odcień, by sakralną czakrę oczyścić i wzmocnić. Przyzywam światło koloru żółtego, by wzmocnić i oczyścić czakrę splotu słonecznego.
Niech przybędzie zielona pełnej mocy tęcza, by wzmocnić i oczyścić czakrę Twego serca. Tej, co łączy niebo z ziemią, światło koloru niebieskiego. Fioletowego światła starożytne moce wzmocnią i oczyszczą Twoje światłe oczy. Ta, co wszystkie łączy i spaja w jedności, niech świeci w Twojej koronie ku nieskończoności. Tutaj ładnie idzie energia. Z podziękowaniami dla Wszechświata. Dobrze. I pani Marta pyta dalej. Czy poprawi się moja sytuacja finansowa i pozbędę się nie swoich długów? Tak, to bym chciała powiedzieć, że taka droga lekcja, nie? Czasem. No zobaczymy, czy pozbędzie się pani nie swoich długów. A czy wie pani co, sytuacja finansowa to się poprawia o tyle, o ile może być jakieś większe zarobkowanie. Tutaj ja nie mam, nie wiem, wygranych albo nagle pozbycia się tych strat, nie wiadomo z jakiego powodu, bo te długi, one są sukcesywnie oddawane i spłacane. Pozbycie się tak, tylko nie na zasadzie zniknięcia, tylko jednak spłacenia. Droga lekcja, żeby pewnych rzeczy nie brać na barki i z drugiej strony nie obarczać się też jakimiś, nie wiem, umowami, nieumowami, innymi sprawami. Te straty widać, o tyle się polepsza sytuacja równomiernie i w długim terminie, o ile pani się tych tyłów pozbywa. Natomiast tutaj nie ma żadnego cudu, który może coś rozluźnić, albo ktoś nagle odda, albo się weźmie za spłatę czegokolwiek. Także no nie, no to jednak własnymi siłami, no trudno. Czasem tak jest, ale może lepiej się ustawić do życia w sposób wiadomy, niż potem mieć rozczarowania, że coś się na lepsze samo nie zmieniło, bo tutaj niestety tego nie widać. Dobrze, i pani Patrycja. Obecnie jestem zatrudniona w urzędzie pracy. Czy podjąć pracę w szkole podstawowej jako nauczyciel świetlicy z godzinnym dojazdem w jedną stronę? Czy przedłużą mi w tej szkole po roku pracy? Czy szukać czegoś jeszcze innego? Dobra, zobaczymy, jak wygląda ta praca w szkole, o którą pani pyta. Ja mam wrażenie, że nie byłoby przedłużenia umowy. Straciłaby pani jedną pracę, a nie do końca zyskała drugą. Tym bardziej, że od razu tutaj widać ten dojazd, który byłby męczący. Radę by sobie pani dała, ale karty ewidentnie sugerują szukanie jeszcze czegoś innego, bliżej, lepiej, łatwiej. Natomiast na dzień dzisiejszy pozostanie tam, gdzie jest, mimo że nie ma pani do końca ochoty. Bo w głowie karta diabła, czyli ta świadomość tego uwiązania, tego, że nie do końca jest to taka praca, jaką się oczekuje, ale w radzie jest przetrzymanie tego, co jest obecnie, dlatego że potem znajduje pani pracę znacznie wygodniejszą i to nie jest ta obecna szkoła. Tutaj nie mam kompletnie żadnych kart mówiących o przedłużeniu umowy. Dobrze, i pani Patrycja wysłała chyba ze 3 SMS-y. Poproszę o sprawdzenie, czy ciążą na mnie jakieś czary, krątwy, złorzeczenia, negatywne myślenie, blokady, również blokady z 4 pucharów, to chyba już stawiałyśmy karty, maruderstwo i zatrzymanie. Proszę oczyścić, usunąć to, co się da. I proszę o nałożenie na mnie ochrony przed następnymi czarami, złorzeczeniami, klątwami w przyszłości. Ja wahadłem zaraz oczyszczę pani to wszystko, tylko tak jak mówię, to nie jest sprawa rytualna, ja nie jestem w stanie zrobić na wizji teraz żadnego rytuału. Tutaj musiałybyśmy się umówić na 2 rytuały, odcinający wszystko, wzmacniający i dający ochronę. Natomiast takie wahadlane działania, one pewnie, że oczyszczają, tylko one oczyszczają wierzchnią warstwę. Gdyby to robić, nie wiem, dzień w dzień, to wiadomo, że to wahadło wszystko ściągnie, ale to nie jest taka jednorazowa praca. Więc jeżeli pani chce takiego oczyszczenia, to trzeba się ze mną umówić. Natomiast tutaj po prostu wahadłem zadziałamy. Usuwam z aury Patrycji wszystkie podpięte do ciała, energetycznego, ciał subtelnych i aury.
Pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudzej własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrość, wszystko co świadome i nieświadome, i ładuję aurę Patrycji białym, jasnym, boskim światłem w celu ochrony i wzmocnienia. Z podziękowaniami dla wszechświata. Dobra. Pani Dorota pyta, chciałabym zmienić pracę na spokojniejszą. Czy mi się to uda? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2. Zaraz w trzecim. No to będzie jeden z lepszych momentów na to, żeby tutaj ruszyć i faktycznie coś pozmieniać, ale zobaczymy, czy to się uda. Dobra. Bardzo się uda. Co prawda w przeszkodzie jest karta, która mówi o tym, że trzeba wyjść ze sfery marzeń i zacząć działać. Nad wszystkim jest karta pokazująca spokojną pracę w ramach fajnych pieniędzy i spełnienia. Wszystko, co można powiedzieć o ruchu, o możliwościach, o tym, że się udaje, że czekają fajne pieniądze i naprawdę spokojne miejsce, należy jednak liczyć się z niedalekim dojazdem, czyli szukać jakby poza miejscem zamieszkania, bo tam ta praca będzie czekała. Ale tak, tym bardziej, że będzie pani za moment w takim roku, kiedy dużo się może udawać, tylko właśnie wyjść z siódemki pucharów, czyli z marzeń i imaginacji, w działanie, nawet głupie i kompulsywne. Ale działanie. Wysyłać CV, gdzie się podoba, nawet jak ten angielski nie jest perfekt. A co? I wtedy się udaje. Dobrze. I Tomek zadał, Tomuś, niech będzie Tomuś, zadał dwa pytania. Pierwsze z nich jest, czy można oczyścić energetycznie białą szałwią mieszkanie znajdujące się 500 km dalej, mając rysunek? Nie można. Moc białej szałwii polega na tym, że nie przesyłamy wirtualnie jej energii, tylko fizycznie musimy zakopcić mieszkanie. Oczywiście, jeżeli na przykład mamy białą szałwię i działamy na poziomie mentalnym, można to mieszkanie oczyszczać, ale to nie jest ten sam efekt. To jest i tak oczyszczanie mentalne, więc czy użyjemy białej szałwii, czy użyjemy do tego białej kartki papieru, czy wahadła, to i tak działanie pójdzie na innych falach, na innych wibracjach, niż wejście i oczyszczenie białą szałwią. Także tutaj typowo białą szałwią nie oczyścimy na odległość, tak jak na odległość nie zrobimy oczyszczenia jajem i spalania lnu. Cała reszta działań są to działania magiczne na poziomie energii, na poziomie mentalnym. Możemy użyć do tego narzędzi takich jak na przykład wahadło, możemy użyć mocy własnej, możemy użyć rytuałów i to jest do zrobienia. Ale no, oczyszczenie mieszkania białą szałwią powinno się odbywać w mieszkaniu. Po prostu. Natomiast oczywiście my powinniśmy oczyszczać białą szałwią w momencie, kiedy źle się czujemy, przychodzą do naszego domu negatywne osoby, nagromadzają nam się różnego rodzaju emocje. Jeżeli zaczynamy chorować my lub nasi sąsiedzi, wtedy wiadomo, że coś z miejscem może dziać się nie tak. I biała szałwia jest jednym ze sposobów. Natomiast jeżeli na przykład ta osoba nie posiada białej szałwii albo się boi oczyścić, to niech na przykład zapali świecę i ten opuka, ostuka mieszkanie albo zastosuje dzwonki wietrzne, albo hałasem wypędzi negatywne byty. Może posolić mieszkanie, czyli przejść solą wokół, wysypać na progach, na parapetach. Może przetrzeć octem. Także dużo jest takich sposobów. Natomiast jeżeli pan chce oczyścić coś na odległość, proponuję wahadło albo działanie mentalne, nawet narysowanie planu mieszkania i postawienie go na pentagramie razem z czarną świecą. Zadziała. Biała szałwia, wiecie, można w kawałek białej szałwii włożyć w wahadło i pokręcić nad planem, ale to chodzi o dym. Tu się nie da. I drugie pytanie, też od pana Tomusia. O czym mówi pustelnik przy czakrze sakralnej
I rycerz mieczy przy trzecim oku. Rycerz mieczy nie do końca musi być negatywną kartą. Pamiętajcie, że miecze to jest powietrze. Przy trzecim oku oczy, uszy, zatoki bardzo często przeziębienia jako powietrze. Na poziomie mentalnym ten rycerz mieczy może być jakąś informacją, która do nas dopłynie, ale to prędzej odcina niż podczepia. Natomiast pustelnik faktycznie jest kartą, która mówi o zestarzeniu danego organu, więc jeżeli jest w czakrze sakralnej, to niestety tutaj będzie wpływało bardzo mocno na dół brzucha i tak to już możemy mówić, że jest niedoenergetyzowanie. Tak jak starsze osoby nie mają mocnej energetyki najczęściej, bo są, wiecie, wyjątki. Tak tutaj ten pustelnik oznacza, że i owszem, należy dalej oczyszczać, tylko ja mówię, można oczyszczać pojedyncze czakry, ale róbmy całe rytuały, żeby ten przepływ energii był taki skutecznie zrównoważony. Bo tu oczyścimy jedną, tam nam druga padnie, tutaj trzecia się przyblokuje, czwarta będzie otwarta, tak robimy w całości. Dobrze. I pani anonimowo, pani M, co mam zrobić, aby przyspieszyć pojawienie się partnera? Co mam zrobić, aby przyspieszyć pojawienie się partnera? Co mam zrobić, aby przyspieszyć? Trzy rady. Mądrze wybierać, własnej mądrości nie trzeba się pozbywać. To jest karta, która nie mówi o tym, co zrobić, żeby przyspieszyć, tylko co zrobić, żeby mądrze wybrać. Niekoniecznie wracać do starych rzeczy, bo często przy tej karcie w negatywie stare rzeczy nie są dla nas korzystne. I najlepsza rada, trójka buław. Pierwszy krok. To jest karta brama. Karta mówiąca o tym, nie tkwić w starych strukturach, dlatego że za progiem, za rogiem czekają rozwiązania. To jest karta ruchu, to jest karta drogi, to jest karta niedalekiego wyjścia. Czyli można na przykład zapisać się na jogę. Coś zrobić dla siebie, ale coś zrobić w ruchu. Nie dla siebie w mieszkaniu, dla siebie gdzieś. Tym bardziej twierdzę, wycieczki, wszelkiego rodzaju takie rzeczy. To da przyspieszenie w znalezieniu partnera. I pytanie z maila, anonimowo pani K. Dlaczego nic mi się nie udaje? Moje życie osobiste to tragedia, rodzinne również, a w swojej pracy nienawidzę. Co jest powodem takiego pecha? Staram się coś zrobić z tym, ale za co się nie wezmę, to mi się nie udaje. Jak mam działać, żeby być szczęśliwą? Dobra, zobaczymy, czy są jakieś energetyczne powody tego stanu. Już patrzymy. Ja nie mam energetycznego powodu takiego stanu, czyli to nie jest kwestia pecha, tylko to jest kwestia zbyt racjonalnego myślenia na zasadzie mama, babcia, ciotka, wujek powiedzieli, że jak będę lekarzem, to będę szczęśliwa. Ale to nie jest pani opinia. Sąsiadka, chrzestna, siostra i brat powiedzieli, że jest mi niedobrze w czarnym, ale ja lubię czarne. Potem w klasie wyśmiewali się z tego, że piszę wiersze, a może byłabym już wielkim poetą. Czyli to nie jest kwestia tutaj energetyki, tylko kwestia układania sobie w głowie cudzej statystyki, że statystycznie zawód lekarza daje szczęście, bo daje pieniądze i można poznać ludzi. Nie w pani przypadku. Tutaj jedyną radą jest nie tyle oczyszczanie się z czegokolwiek i nie brak prób, tylko żeby to nie były cudze próby, a pani próby, najbardziej kretyńskie. Bo na przykład założenie, że wolny zawód nie daje pieniędzy, pokutuje u nas w Polsce, bo my mamy wrażenie, jesteśmy tak uczeni i mamy nakładane takie kody, że tylko pracując gdzieś można coś zrobić. Nie każdemu. Albo tylko mając super faceta można być szczęśliwym. Nie zawsze. Tylko rodząc dzieci uszczęśliwisz siebie jako matkę. Nie każdy lubi dzieci. Tak? Czyli tutaj nie nakładać kodów cudzych, łatek, że coś wypadać się powinno, bo to jest problem. Pewnie pani tutaj dużo próbowała. Ale z drugiej strony nie odejdę z pracy, bo co ja ze sobą zrobię?
Się pomyśli, się zobaczy, ale dążenie do szczęścia, tutaj tylko tego jednego brakuje. Pani ma wkodowane, że coś trzeba, że coś wypada i że coś należy. Nic nie trzeba, nic nie wypada i nic nie należy. Jeżeli nie jest to zgodne z naszym tutaj wnętrzem, bo potem są osoby nieszczęśliwe. Ma pracę, czego marudzi? Ma pracę, kurczę, bo jej nie lubi. I dlatego marudzi. Taką, co jej nie lubi. Także tutaj, zgodnie tutaj, to jest jedyny problem. Nawet żeby to była abstrakcja typu, zawsze marzyłam o tym, żeby wyjechać na misję do Afryki. Proszę bardzo. Dokładnie. Drugie pytanie też anonimowe. Pożyczyłam pieniądze pewnemu panu, próbuję je odzyskać, ale mnie zwodzi. Jak mam postąpić, żebym je odzyskała? Bo on nie odda tych pieniędzy, to nie jest zwodzenie, tylko przeciąganie czasu, żeby pani jakichś radykalnych rzeczy nie zrobiła. Do urzędu nie ma pani co iść, w sensie spraw urzędowych, bo pani nie ma dowodu na to, żeby chociażby sprawę sądową wygrać. Natomiast ja bym postraszyła klątwą. A w sumie z drugiej strony, czemu nie? Powiedzenie czegoś takiego, żeby się do ciebie przykleiło to, co mi dałeś, ja tutaj tak kombinuję bez karta kapłanki, może spowodować, że mu się popsuje samochód, zaczną nie płacić kontrahenci, cokolwiek, i wtedy pomyśli, że trzeba oddać pieniądze, że dopóki nie będzie oddawał pieniędzy, nie odda tych pieniędzy, to po prostu wisi nad nim pani żal, nie złorzeczenie, żal, bo na formalne działania, prośby, groźby, nie ma co liczyć, chyba żeby się pani przebrała za barczystego faceta i stanęła przed jego domem. Może by się zawstydził. No ale sorry, nikt się nie będzie przebierał za barczystego faceta. Dobra, i zobaczymy, czy coś nie doszło. Tutaj mam jeden SMS jeszcze do zrobienia, anonimowo. Pani M pyta, czy będę jeszcze kiedyś szczęśliwa, to znaczy, i bardzo dobrze, bo tak zadane pytanie jestem w stanie odpowiedzieć, czy będę miała innego partnera, czy będę z tym? Ja powiem tak. Kurczę, ludzie, no to jest w waszych rękach wszystko. To nie jest tak, że was Pan Bóg stworzył jak pacynki i tam miesza w tych waszych życiach. Dostaliśmy wolną wolę wszyscy, jak tu siedzimy. I można siedzieć z tym wariatem, który nas nie kocha, bije albo narzeka, albo się pogodzić, że biorę jedną koszulę. Wiecie, dlaczego ludzie cały czas nic nie robią z życiem? Bo jak ja zostawię ten dom, który wybudowałam? No to kurna, siedź do 80 i nie narzekaj, że jesteś nieszczęśliwa. Bierze się jedną koszulę, bierze się dzieciorki pod pachę i się po prostu ucieka od patologii. A potem się myśli, co zrobić, żeby to odzyskać. No kurka wodna. I dlatego ja oczywiście odpowiem na to pytanie, bo tu ja mówię może o takich no, bardziej zacietrzewionych osobach, które siedzą w miejscu i wymagają ode mnie, żebym im powiedziała, kiedy będziesz szczęśliwa. No Holender, jak zostaniesz wdową, no, jak nic nie zrobisz, tyłka nie ruszysz. A takie rzeczy w kartach nie wyjdą. Bo autentycznie ludzie się boją, bo tyle pracowałam na coś wspólnie, jak zostawić? Ratuj siebie. A potem sobie resztę wyratujesz i trafisz tam szejka naftowego i w ogóle nie będziesz myślała o tym, że pół domu zostawiłaś. Tylko trzeba działać w życiu. Bo pod most? No to Holender, no wynajmę, tak? 5 lat już myślę o tym, że nie chcę z kimś być. Przez te 5 lat to bym na te 5 lat kolejnego czynszu składała. I wychodzę i potem myślę, jak odzyskać. Nie siedźmy w patologiach, jeżeli się z czymś męczymy. Ja za was nie rozwiążę. Ja bym chciała mieć taką pałeczkę, która bym tam w główkach poprzewracała, żeby można było coś zrobić, bo nie można być nieszczęśliwym. Naprawdę nas nie stworzono po to, żeby się udręczać. My się sami udręczamy. Dano nam wolną wolę. I wedle tej wolnej woli siedzimy. I czy się kiedyś coś rozwiąże? Się samo to wam mówię, co się dzieje. To na łeb na szyję leci. Się samo nic nie rozwiązuje. Ale zobaczymy, bo może jest pani gotowa na to, tylko trzeba panią kopnąć troszkę. Zaraz zobaczymy. Ja też gorąco pozdrawiam, gorąco nakrzyczałam, ale... Bo pani wie, co pani powinna zrobić. Pani wie, że pani powinna wyjść z myślenia o tym, że będzie lepiej. Pójść w działanie, nawet se znaleźć chopa i do tego chopa w międzyczasie. Pieniądze troszkę mniejsze, ale lepsze niż to, co się dzieje teraz. Totalne bankructwo. Co z tego, że mam gdzie mieszkać? Albo ktoś mi da 1000 zł na opłaty? Guzik z tego.
Pani ma otwarte drogi w umyśle, tylko trzeba jeszcze w nogach troszkę te otwarte drogi zrobić. Co panią wiąże? Własne pojęcie. Ósemka mieczy jest typową kartą. Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Zaraz zobaczę, czy ją w ogóle widzicie. Sekundę. Ok, światło. Dziewczyna stoi spętana. Obok są wbite miecze, zagradzają drogę, ale przed nią jest wyjście. Tylko ona ma zawiązane oczy i tego wyjścia nie widzi. To jest pani postawa. Wyjście to jest jedno. Walizka, do widzenia i robimy porządki. I co będzie? Wzrost na każdym poziomie. Po prostu. To nakrzyczenie nie... Oczywiście, że inaczej. Pewnie, że będzie pani kiedyś szczęśliwa. Jak pani się ruszy. Innego rozwiązania nie ma. Się ruszyć czas. Dobrze. I pani Beata prosi o odcięcie myślokształtów. Czyli robimy to, o czym dzisiaj będę mówiła. Odcinamy. Usuwam z aury Beaty wszystkie podpięte do ciała, ciała energetycznego, ciał subtelnych i aury, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrość oraz wszelkie rzeczy świadome i nieświadome. I ładuję aurę pani Beaty jasnym, boskim światłem, po to, by zapełniło puste miejsca i chroniło panią Beatę w przyszłości. Dobrze, bardzo ładnie poszło. Patrzymy na abrahadabra. Zmęczona jestem, nie wiem jak wy. A dzisiaj taki dzień dziwny, pogoda jakaś. Tu słońce, tu zaraz chmury. Ja kawy nie piję, więc jest problem. Tutaj jest do odpowiedzi normalnej. Pozwólcie, muszę odpowiedzieć, żeby się do drugiego SMS-a dostać. Taki odprzerywnik, ale mówię, to jest tak panel zrobiony, że do drugiego SMS-a mi nie przyjdzie w momencie, jak nie odpowiem na pierwszy. Zobaczymy. Dobra, już piszę. Widzicie, 160 znaków i się nawet nie rozwinę. No dobra. Patrzymy. I film, czyli dobrze, że napisała. Moja mama Iwona, od roku kaszle, brak poprawy po lekach. Z czym to jest związane? Podejrzewam tak zwane złe oko. Dobra, zobaczymy najpierw na poziomie takim fizycznym, bo to jakby w ten sposób. A gdyby jeszcze sprawdzić wymazy, ja się na tym nie znam, ale wymazy na gronkowca, grzyby, drożdże, coś, co jest małego i tam siedzi. Bo to nie jest kaszel z kaszlu, tylko to jest kaszel z bakterii i wcale nie z przeziębienia czy z czegoś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o złe oko czy coś takiego, to ja tego nie mam, ale robimy eksperyment. Oczyszczamy czakry, bo wahadło świetnie ściąga bakterie przy gardle. Zobaczymy, niech wahadło tutaj ściągam wszelkiego rodzaju bakterie, pasożyty i energetyczne, i nieenergetyczne z czakry gardła pany, mamy Iwonny. Zobaczymy, czy to coś podziała. Pewnie takie zabiegi trzeba by było powtarzać.
ale zobaczymy, może będzie trochę lepiej, da pani znać. A w razie czego zrobić wymazy, bo mi to wyszło bakteryjnie. Nie no, tam dużo do zrobienia jest, bo się waha i waha, aż mnie ręka boli. Przytrzymam sobie. Dobra. Powiem tak, jeżeli by to było złe oko, to by to było ściągnięte, ale myślę, że to będzie bakteryjne. Dobra. I to, co wam powiedziałam, chciałam wam dzisiaj podać ten właśnie sposób, księga cieni kolejna, ta, w której zapisuję sobie te rzeczy, które wam tutaj mówię w filmach. Sporo tego jest. Właśnie to do wahadła, jak pracujemy na tym wszystkim. Bierzemy planszę, na którą energetycznie kładziemy osobę, czyli jej imię, datę urodzenia i krążymy odwrotnie do wskazówek zegara, odcinając pewne rzeczy. Możemy po aurze w koło, nie wiem, to kiepsko widzicie, po aurze w koło, ewentualnie po całości, odwrotnie do wskazówek zegara i krążymy, nie czekamy, aż się wahadło samo rozkrąży, bo jak ktoś ma dar energetyczny, to wahadło się samo rozkrąży, to nie ma problemu, ale ściągamy wahadłem, bo to mamy narzędzie. Natomiast ładując zgodnie ze wskazówkami zegara i mówimy w ten sposób, usuwam z aury imię, wszystkie podpięte do ciała, ciała energetycznego, ciał subtelnych i aury. I teraz, pasożyty energetyczne, larwy astralne, myślokształty cudze i własne, negatywne energie, czarne byty, byty demoniczne, wampiry energetyczne, klątwy, uroki, złe oko, magie, złorzeczenia, zależności karmiczne, obietnice i przyrzeczenia, zazdrość, wszystko co świadome i nieświadome. I to na odwrotnie do wskazówek zegara, a ładujemy, czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, mówimy tak, i ładuję puste miejsca, czym chcecie? Ja jasnym, boskim światłem, boskim, nie katolickim, boskim, wszechświata światłem, po to, by zapewnić ciągłość ochrony i na przykład dobrobytu, prawda? Czyli wtedy ładujemy. Jest to bardzo prosty, bardzo skuteczny sposób. To można robić na wizji, to jest sprawa szybka, łatwa i przyjemna. Dobrze, kochani, to tyle pytań od was na dzisiaj. Jutro też postaram się nagrać film, tak żeby nawet mówię te krótsze, ale żeby zawsze coś było, tak że można pytać. Ja będę odpowiadała i pozdrowienia ode mnie i moich małych Pokemonów, które teraz siedzą za ścianą po cichutku.